Słuchajcie, dotarły do nas słuchy, że istnieje możliwość wejścia do budynku, przy którym byliśmy już parę razy i zawsze to było zamknięte. Co to za budynek? To już wam pokażę, tylko musimy się przecisnąć przez te drzwierza. Zobaczcie. Jesteśmy w takim małym, zaczarowanym ogrodzie. Nie wiem, gdzie cię widzieć. O, tam. Zobaczcie. Wiecie, co to jest? To jest pawilon ogrodowy w Sławieńcicach, tak zwany popularny belweder. Czy uda się wejść do środka? No, zobaczymy. Jak czytamy na tablicy znajdującej się przed tym jakże ładnym budynkiem, belweder, pawilon ogrodowy wybudowany w latach 1716-1720 przez hrabiego Adolfa Magnusa von Hoyma. Późno barokowy, był elementem całego kompleksu ogrodów francuskich i angielskich, wzniesiony na planie kwadratu z czterema cylindrycznymi wieżami w narożnikach. Posiadał przepiękne barokowe wnętrze klasycystyczne, malowidła ścienne. Budynek nierozerwalnie związany jest z legendą hrabiny von Kossel, żony Adolfa von Hoyma, faworytką króla Polski i elektora saskiego Augusta II Mocnego. Zanim wejdziemy do środka, rzućcie okiem na ten wspaniały model 3D, który możecie również bezpośrednio zobaczyć na stronie internetowej twórcy tego obiektu. Znacie ten obiekt, prawda? Dziś zupełnie przypadkiem się tutaj znalazłem. I zobaczcie, jaka niespodzianka. Tutaj nas jeszcze nie było. Nie spodziewam się jakiegoś szału, ale jak tu już jestem, zajrzeć można, prawda? Malutkie to, zobaczcie. Tam pójdziemy za chwilę. A tu jesteśmy na pierwszej kondygnacji. Słuchajcie, pierwsze piętro zabytkowego belwederu. Spójrzcie. Fragmenty starych ornamentów.
stare damy okienne. Spójrzcie na te zdobienia. Przejdziemy wyżej. Jesteśmy u samej góry. Malutkie pokoiki wielkości tej wieży. Ktoś coś tutaj zaczął robić, widzicie. I niestety zostało to zakończone. Albo brakło pomysłu, albo kasy. Tymi schodami weszliśmy, tymi schodami musimy zejść. To się jeszcze ostało, słuchajcie, ale jak długo one się utrzymają. Ciężko powiedzieć. Po zakończeniu zwiedzania poinformowałem Urząd Miejski w Kędzierzynie-Koźlu o tym, że ten budynek jest otwarty, z prośbą o jego zabezpieczenie przed dalszą ewentualną dewastacją.